Bardzo gorąco wszystkich witam w moim nowym filmiku. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak używać pędzli do wykonania makijażu. Jeżeli jesteście zainteresowane takim tematem, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Zaczynam oczywiście od nakładania podkładu i dzisiaj będzie to L'Oreal Lumi Magic. Jest to podkład rozświetlający, bardzo lekki, ale ważniejszy jest fakt, czym ja będę ten podkład nakładała. I będzie to oczywiście pędzelek do nakładania podkładu firmy Elite Models. Jest to taki klasyczny pędzel do aplikacji podkładu, wykonany z włosia syntetycznego, który nie będzie absorbował zbyt dużej ilości produktu, przez to zaoszczędzimy nasz podkład. Przy tym bardzo ładnie i równomiernie rozprowadza produkt na całej twarzy. Jest dosyć mały, ma taki krótki trzonek, co jest moim zdaniem zaletą, szczególnie jeżeli wykonujecie makijaż tylko na Wasze potrzeby. Wtedy ten pędzel jest poręczny, zajmuje mało miejsca w kosmetyczce, a ta tutaj górna jego część jest wystarczająco duża właśnie, by zaaplikować podkład. A jego taki języczkowy, troszeczkę ukośny kształt pozwala nam docieranie produktem zarówno tutaj w okolicy nosa, jak i pod oczami, w okolicach ust. Również możecie aplikować nim inne produkty, które są w kremowej czy musowej konsystencji, typu korektory w płynie, róże. Także jest to pędzel dosyć wielofunkcyjny. Jeżeli używam pędzla do nakładania podkładu, to najpierw na początek produkt nakładam na dłoń i to jest moja paleta, która potem służy mi do nabierania sobie dokładnej ilości podkładu, taką jaką potrzebuję. Staram się, żeby pędzelek był równomiernie pokryty produktem i zawsze zaczynam od wewnętrznych części twarzy, ponieważ zwykle tutaj najwięcej mamy do ukrycia. Właśnie w okolicach nosa czy brody. Jeżeli Wy macie problemy na policzkach, jakieś wypryski, to wiadomo, zaczynajcie właśnie w tych miejscach, gdzie Wasza cera jest najbardziej problemowa. I takimi delikatnymi ruchami dokładnie podkład rozprowadzam. Również pod oczami, na powieki, żeby ładnie wyrównać koloryt. Jeżeli używacie bardzo kryjących, ciężkich podkładów, to użycie pędzla pozwoli Wam uzyskać takiego bardziej delikatnego efektu i to zapobiegnie takiej nieestetycznej masce z podkładu na twarzy, ponieważ pędzel bardzo równomiernie rozprowadza podkład i pomaga nam zniwelować efekt takiego ciężkiego makijażu. W aplikacji podkładu przychodzi moment na utrwalanie naszego makijażu pudrem i tutaj bardzo ważne jest, jaki pędzel wybierzemy właśnie do pudrowania twarzy. Pędzel do pudru są chyba najbardziej popularne wśród wszystkich pędzli do makijażu. Ja pokażę Wam kilka pędzli do pudrowania twarzy, które uważam, że są bardzo dobrej jakości. Pierwszy pędzelek to jest pędzelek firmy Elite Professional. Jest on wykonany z bambusowego trzonka, natomiast włosie jest syntetyczne. Ja jestem za tym, żeby włosie pędzli zawsze było syntetyczne, ponieważ są one wtedy bardziej przyjazne środowisku, bardziej ekologiczne. Poza tym włosie syntetyczne potrafi być naprawdę bardzo miękkie i przyjemne dla skóry. Ten konkretny pędzel ma taki klasyczny kształt, troszeczkę się tutaj rozchodzi. Jest dosyć płaski, przez co możemy nakładać go takimi ruchami. Możemy nim budować stopień krycia naszego pudru, nakładać go więcej bądź mniej. Jeżeli nałożymy go w ten sposób, to krycie będzie takie delikatniejsze, natomiast jeżeli nałożycie go tak, dociskając puder do twarzy, wtedy uzyskacie taki mocniejszy efekt matowienia skóry i krycia. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na aplikację pudru sypkiego, mineralnego, takiego pudru, który jest sproszkowany, to wtedy bardzo fajnie sprawdzają się pędzelki typu kabuki. To jest pędzel firmy Elite Models. Jak widzicie, on jest dosyć duży. Ma takie delikatne, czarne włosie, które jest krótkie, ale jest go bardzo dużo i jest zbite. Trzonek jest taki maleńki, przez co on nam się mieści w dłoni. Dzięki temu, że ten trzonek jest taki mały, to puder sypki, który ma tendencję do pylenia się, do wędrowania po naszej twarzy i również tutaj wokół nas, taki pędzel pomoże nam aplikować go bardzo blisko twarzy i wtedy niwelujemy jakby ten efekt pylenia się pudru. Dodatkowo jest on bardzo dobry właśnie do aplikacji podkładów mineralnych, które nakładamy takimi okrężnymi ruchami, dokładnie rozcierając. Natomiast jeżeli wybieracie puder, który jest klasyczny, który jest w kamieniu, czyli coś takiego jak ten puder z jedwabiem Vibo, to bardzo dobrze sprawdzą się właśnie takie klasyczne pędzelki.
Kolejnym przykładem pędzelka do pudrowania twarzy jest taki model firmy Eco Tools. Również mam bambusowy trzonek, włosie syntetyczne, troszeczkę inny kształt od tego firmy Elite Professional. Ten jest taki bardziej okrągły i rozłożysty, natomiast ten jest bardziej podłużny. Przy samej aplikacji pudru te kształty nie mają jakiegoś większego znaczenia, wszystko zależy od Was, jak będzie Wam wygodniej. Ja będę pudrowała twarz właśnie tym klasycznym pędzelkiem firmy Elite Professional. Nabieram odrobinę pudru z jedwabiem firmy Vibo i aplikuję go głównie w te miejsca, gdzie twarz ma największe skłonności do świecenia się. Zazwyczaj jest to właśnie strefa T, która najczęściej produkuje zbyt dużą ilość sebum. Warto też przypudrować okolice oczu, jeżeli używałyście korektora, wtedy on będzie bardziej trwały, nie będzie nam się rozmywał na twarzy. Pędzelek jest naprawdę bardzo delikatny i bardzo przyjemny. Teraz jest moment na aplikację różu na policzki. Tutaj też mam kilka rodzajów pędzli do wyboru. Ja pokażę Wam dwa. Pierwszy to jest taki mały pędzel skośny, który bardzo często używany jest właśnie do aplikacji różu na policzki, czasem bronzera, a czasem rozświetlacza. Jest on niewielki, więc aplikacja różu jest bardzo precyzyjna. Jeżeli nie chcecie, by ten róż wędrował Wam na cały policzek i tworzył taki ogromny placek, to właśnie tego typu pędzelek bardzo dobrze się sprawdzi. On jest również firmy Elite Professional, bambusowy trzonek, syntetyczny, bardzo delikatny i przyjemny w włosie. Ja lubię go używać właśnie tutaj na szczyty kości policzkowych, gdzie najczęściej nakładamy róż. Wtedy to bardzo fajnie wygląda. On nie tworzy nam żadnych plam, żadnych smug. Nakłada produkt równomiernie i to wszystko wygląda tak świeżo i delikatnie. Kolejny pędzelek do nakładania różu jest firmy Eco Tools i ma on już taki troszeczkę inny kształt, jest okrągły i jest większy. I ten pędzelek polecałabym dla osób, które na przykład mają taką bardzo dużą, wydatną buzię i taki pędzelek może okazać się dla nich za mały, bądź on będzie bardzo dobry do nakładania bronzera, ponieważ bronzer zwykle nakładamy na większe ilości twarzy niż róż, konturujemy twarz bronzerem i ten pędzelek właśnie do konturowania twarzy pudrem brązującym może się bardzo dobrze sprawdzić. Ja nałożę róż właśnie przy użyciu tego pędzelka Elite Professional, a różem, który dzisiaj będę używała, jest Astor numer 003 Rosewood. Jest to taki bardzo delikatny odcień zgaszonego różu i nakładam go w ten sposób na szczyty kości policzkowych. Następnie przejdę do malowania powiek. Tutaj również bardzo istotna sprawa to jest wybór odpowiednich pędzelków. Jeżeli mamy takie pędzelki, które ułatwiają nam nasz makijaż, to i efekt końcowy jest lepszy i tracimy mniej czasu na nakładanie tego makijażu. Pierwszy pędzelek, jaki chciałam Wam pokazać, to jest również firma Elite Professional. Te wszystkie pędzelki firmy Elite, zarówno Elite Professional, jak i Elite Models, również te Eco Tools możecie kupić w drogerii Rossmann. Także jeżeli ktoś z Was byłby ciekawy, to w drogeriach Rossmann one są na pewno dostępne. Pędzelek, który tutaj mam w ręku, jest właśnie firmy Elite Professional. Jest to taki mały, klasyczny pędzelek języczkowy. Jak widzicie, on jest niewielki i to jest standardowy pędzelek do nakładania cienia na całą powiekę, bądź też tutaj w wewnętrznym kąciku oka, czy pod linią brwi. Taki pędzelek jest to właściwie takie must have w naszej kosmetyczce, ponieważ on będzie nam służył właściwie przy każdym makijażu, przy nakładaniu wszystkich cieni. I ja będę nim nakładała taki różowo-liliowy cień, jest to firma Max Factor numer 124. I zaaplikuję go właśnie tutaj w wewnętrznym kąciku oka, żeby ładnie spojrzenie rozświetlić. Pędzelek jest naprawdę bardzo miły, przyjemny. Ważne jest, żeby pędzelki, które używamy na naszych powiekach, były bardzo, bardzo delikatne, ponieważ skóra na naszych oczach, zarówno pod oczami, jak i na powiekach, jest bardzo, bardzo delikatna, cieniutka. I naprawdę nie chodzi o to, żeby podrażniać ją jakimś szorstkim pędzelkiem, tylko właśnie, żeby delikatnie aplikować przy użyciu bardzo miękkiego, bardzo delikatnego pędzelka. Następnie będę nakładała kredkę do powiek. Jest to czarna kredka firmy L'Oreal. I nałożę ją wzdłuż linii rzęs.
żeby troszeczkę bardziej podkreślić kształt oka, żeby spojrzenie było bardziej wyraziste. Zależy mi, żeby ten makijaż był dosyć subtelny, taki powiedzmy wiosenny, dlatego chcę tą kreskę delikatnie rozetrzeć, żeby ona nie była taka bardzo ostra i do tego świetnie się sprawdza właśnie taki pędzelek. Jest to pędzelek firmy Elite Models. Z jednej strony mamy taką gumeczkę, która służy właśnie do rozcierania wszelkiego rodzaju kredek, natomiast z drugiej strony mamy klasyczny pędzelek, którym możemy zaaplikować cień, bądź również delikatnie kredkę rozetrzeć. Ja zacznę od tej strony właśnie z tą czarną gumeczką i delikatnie rozcieram moją kreskę. Dzięki temu makijaż będzie bardziej subtelny. Następnie będę chciała troszeczkę moją powiekę wykonturować, żeby jeszcze lepiej podkreślić jej kształt. Będę używała takich cieni, a konkretnie tego delikatnego brązu. Są to cienie firmy Max Factor numer 420. I do konturowania mojej powieki, czyli do nakładania cieni tutaj w jej załamaniu, będę używała takiego pędzelka. Jest to pędzelek firmy Eco Tools. Jest on taki dosyć puszysty, ma dosyć dużo włosia, dzięki czemu bardzo miękko będzie nakładał nam ten cień i będę mogła od razu go delikatnie rozetrzeć, tak żeby to wyglądało tak bardzo miękko, żeby to była po prostu taka łagodna smuga cienia. Więc aplikuję cień na pędzelek, po czym rozprowadzam go tutaj w zewnętrznym kąciku oka i delikatnie rozcieram. Dzięki temu oko będzie wyglądało na troszeczkę większe, powieka się powiększy dzięki temu. Będzie miało po prostu ładniejszy kształt. Ten pędzelek jest również bardzo mięciutki, przez co aplikacja cieni jest bardzo łatwa. Bardzo ładnie rozciera cienie. Następnie wracam do tego pędzelka Elite Models, który pokazywałam przed chwileczką i tą drugą końcówką będę nakładała cień na dolną linię rzęs. Na dolną linię rzęs bardzo ważne jest, żeby używać małych pędzelków, ponieważ to jest bardzo precyzyjna aplikacja, tu nie mamy zbyt dużo miejsca do nakładania cieni, więc właśnie tego typu pędzelek się świetnie sprawdzi. I znowu używam tego delikatnego brązowego cienia. On ma takie ładne satynowe wykończenie i przy użyciu tego pędzelka Elite Models maluję dolną linię rzęs. Dzięki temu kształt oka będzie jeszcze lepiej podkreślony. Oko będzie wyglądało na większe. Powieki mam już umalowane, teraz przyszła pora na małą korektę brwi. Do tego będę używała takiego grzebyka firmy Elite Models. Z jednej strony mamy plastikowy grzebyk, który świetnie służy do rozczesywania brwi, szczególnie jeżeli przypadkiem nałożyliśmy zbyt dużą ilość tuszu do rzęs. Natomiast druga część jest taka miękka, wykonana z włosia i ona świetnie właśnie służy do rozczesywania brwi. Bardzo ważne jest, żeby nasze brwi miały ładny kształt, wtedy cały makijaż prezentuje się zupełnie inaczej. Następnie przyszła pora na podkręcenie moich rzęs. Jeżeli macie bardzo długie, ale proste rzęsy, to zalotka naprawdę może dużo zdziałać i będziecie widziały ogromną różnicę już po wytuszowaniu, a nawet przed wytuszowaniem swoich rzęs. Ta zalotka jest firmy Elite Models. Tutaj ma taką gumową nakładkę, przez co nie podrażnia nam naszych rzęs. Jest bardzo prosta w obsłudze, naprawdę trudno nią sobie zrobić krzywdę, no i pięknie podkręca rzęsy. Pamiętajcie, że rzęsy zawsze podkreślamy przed wytuszowaniem ich. Przykładamy zalotkę do powieki i delikatnie naciskamy. I w tym momencie rzęsy są już podkręcone. Teraz szybciutko wytuszuję moje rzęsy. Będę używała maskary Max Factor False Lash Effect. Rzęsy są naprawdę pięknie podkreślone, więc nie muszę się tu już bardzo starać przy ich tuszowaniu.
Ostatnim krokiem do wykonania pełnego makijażu będzie nałożenie pomadki na usta. Ja użyję takiej pięknej pomadki w odcieniu fuksji, jest to Maybelline numer 280. Jeżeli używamy takich nasyconych kolorów, to często jeżeli chcemy zaaplikować pomadkę bezpośrednio na usta, to ten makijaż nie zupełnie wygląda dobrze. Dlatego bardzo fajnie jest użyć specjalnego pędzelka do ust, który pomoże nam aplikować naprawdę precyzyjnie naszą pomadkę, podkreślić kształt ust, no i dzięki temu ten makijaż ust będzie się trzymał dłużej. Nakładanie pomadki przy użyciu pędzelka jest banalnie proste. Wystarczy najpierw nałożyć pomadkę na pędzelek, po czym na usta. Ja zawsze zaczynam od środka i rozprowadzę ją na zewnątrz. I voilà, tak wygląda skończony makijaż przy użyciu odpowiednich pędzelków. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was przydatny. Wszystkie pędzle, które dzisiaj pokazałam, zarówno firmy Eco Tools, jak i Elite Professional czy Elite Models, znajdziecie w drogeriach Rossmann, także jeżeli chcecie się im przyjrzeć z bliska, to tam je na pewno znajdziecie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.